I mogłem sobie kupić za te 3000 jednego bitcoina. To zobaczcie, dzisiaj ten sam bitcoin kosztuje około 100 tysięcy złotych. To patrzcie się, jak jego wartość nabywcza od 2016 roku mocno urosła. Co mogę sobie kupić za 3000 zł dzisiaj, a co mogę kupić sobie za jednego bitcoina dzisiaj? Cześć, witam cię serdecznie w kolejnym odcinku dotyczącym pieniędzy, także bardzo ważnym temacie. W ostatnim odcinku nagrywałem, jak zachowują się waluty fiat, jak zachowują się kryptowaluty, jak tracą na wartości akcje banków. Trzy amerykańskie banki upadły, ale może to powiem w sumie w króciutkim skrócie, który teraz ci zaprezentuję, a za chwilę przejdę do wykresu, jak tracą na wartości akcje banków, czy to amerykańskich, czy to europejskich. Więc jest to naprawdę bardzo ważny temat. Zachęcam cię do obejrzenia po raz kolejny tego odcinka do samego końca, zostawienia łapkę w górę, jeśli jest to dla ciebie interesujące, do rozważenia subskrypcji, jeśli interesują cię też takie tematy. Żeby nie ominęły cię żadne filmy, to kliknij teraz subskrybuj i za chwileczkę przechodzę do ekranu swojego laptopa, żeby ci to wszystko powiedzieć i wytłumaczyć. I żeby lepiej zrozumieć ten odcinek, zachęcam cię do obejrzenia poprzedniego odcinka, bo nie za bardzo będziesz w temacie i nie za bardzo będziesz wiedział, o co chodzi w tym odcinku. Akcje banku szwajcarskiego od 2007 roku cały czas lecą w dół i straciły już na wartości 99%. Wyobrażasz to sobie? Czyli ze 100 tysięcy zainwestowanych w 2007 roku w bank, co wydaje się mega bezpieczną instytucją, gdzie akcje powinny być bardzo bezpieczne i cały czas wręcz rosnąć, to one straciły 99% na wartości. I gdybyś zainwestował 100 tysięcy w 2007, to już nie zostałoby ci 10, tylko 1 tysiąc. 1 tysiąc ze 100 tysięcy. A ja zapraszam cię teraz na ekran laptopa, gdzie pokażę ci kilka wykresów i pokażę ci, jak zachowują się akcje, jak zachowują się kryptowaluty. Pokażę wam teraz to, co mówiłem wcześniej, czyli wykresy banków, trzech amerykańskich banków i dwóch europejskich. I tak jak mówiłem, ten film jest kontynuacją poprzedniego filmu, więc jeszcze raz zachęcam cię do obejrzenia poprzedniego odcinka, po to, abyś lepiej zrozumiał ten odcinek. A więc tak, jesteśmy na banku Silicon Valley Bank i słuchajcie, jest to naprawdę wielki bank w Ameryce i pokażę wam teraz, jak jego akcje wyglądają na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy. A więc tak, akcje tego banku na dzień dzisiejszy zatrzymały się na poziomie 106 dolarów i ja już wam tutaj pokazuję, jak to wygląda. Tutaj mamy datę, tutaj widzicie, w tym miejscu się pokazuje data, tutaj mamy 3 february, czyli 3 lutego, od 3 lutego 2023 roku akcje tego banku spadły o, już tu wam pokazuję, około 70%. 70% w miesiąc spadły akcje tego banku. A jeśli popatrzymy na tutaj większy interwał, na weekendowy, każda świeczka to jeden tydzień. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak to wygląda. A akcje tego banku były po nawet 750 dolarów za sztukę. I kiedy sprawdzimy, kiedy to było? Grudzień 2021 roku, czyli praktycznie od stycznia 2022 roku te akcje mocno spadały i wylądowały naprawdę bardzo nisko. Kiedy sprawdzimy, ile spadły od ich szczytu, to zobaczymy, że jest to spadek 86%. 86% spadły akcje Silicon Valley Bank. Tego banku już nie ma, został wykupiony przez inny większy amerykański bank, ale najpierw rząd amerykański musiał dodrukować mnóstwo pieniędzy, żeby zasilić konta tego banku i żeby bank mógł po prostu wypłacić pieniądze ludziom. Ok, przejdźmy sobie do kolejnego banku. Mamy tutaj kolejny amerykański bank, który omawialiśmy w poprzednim filmie. Signature Bank. Signature Bank, amerykańska giełda Nasdaq. Zobaczmy, jak wyglądają akcje tego banku. No to to już od razu widać, że znowu mamy ogromny spadek, czyli od samego szczytu mamy obecnie jakieś 82%. Akcje tego banku spadły o 82%, czyli tak jak mówiłem ostatnio, gdybyś włożył, kupił akcje tego banku za 100 tysięcy złotych, dzisiaj byłyby warte 18 tysięcy złotych. No bardzo mało, czyli bardzo duży spadek. Przez to właśnie, że te akcje tak poleciały, ludzie poszli do tego banku po swoje pieniądze i bank zbankrutował, po prostu zbankrutował. Możemy wziąć obecnie kolejny, trzeci amerykański bank, który upadł w tym roku 2023 roku i jest to bank Silvergate Capital Corporation, tak się to w pełni nazywa. Akcje tego banku notowane są na amerykańskiej giełdzie. Zobaczcie, jak to wyglądało w przedziale tygodniowym. Możemy zaobserwować, że akcje wyszczeliły bardzo mocno do góry, później bardzo mocno spadły, no i bank zbankrutował. Możemy sprawdzić, ile akcje tego banku spadły. Bankrutował właśnie mniej więcej tutaj, w tym miesiącu, w marcu 2023 roku. Zobaczcie, od samego szczytu jest to spadek 98%.
10%. No bardzo dużo, bardzo dużo. No praktycznie wszystko. Czyli gdybyś zainwestował 100 tysięcy złotych w akcję tego banku, kiedy to było? W 2022 roku. Dzisiaj miałbyś zaledwie 2000 złotych. Bardzo, bardzo słabo to wygląda. I teraz możemy przejść na kolejny bank. Już możemy wejść teraz na europejskie banki. Wejdźmy na szwajcarski. O nie, tu mamy niemiecki. Wejdźmy na szwajcarski bank i sprawdźmy, jak wyglądały akcje tego banku. Możemy sobie tutaj sprawdzić, że na świeczkach dniowych każdego dnia, zobaczcie, każdego dnia, tutaj w sumie odtąd powinienem iść, jest niżej, 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 niżej. Jesteśmy obecnie w najniższym punkcie wartości akcji tego banku, a sprawdźmy, ile to jest na wykresie procentowo, jak mocno spadło. Tutaj powiedzmy od początku tego roku, czyli 23 rok, no to widzicie, to jesteśmy dopiero gdzieś tutaj, czyli gdzieś w tym momencie byśmy musieli mierzyć, czyli w tym roku akcje tego banku, tylko w tym roku spadły około 65%. 65% spadły akcje tego banku w tym roku, a od 2007 roku, kiedy był szczyt, zaraz Wam pokażę, zobaczcie, jak to wygląda, czekajcie, jeszcze tutaj, jeszcze zobaczcie, jak akcje tego banku spadają, zobaczcie, jak to wygląda na dniowym wykresie, każdy jeden dzień to jedna świeczka, zobaczcie, tak wyglądają akcje banków. Bank, szwajcarski bank w Europie. I tam trzymamy pieniądze. Ok, zmieniłem teraz na weekend, na jeden tydzień. Każda świeczka to jeden tydzień, żeby zawęzić to. Ok, musimy to spłaszczyć mocno wykres, bo zobaczcie, jak to wygląda. Żeby mieć całość, to musimy tutaj mocno zjechać. Ok, powiedzmy, że szczyt był akcji tutaj. To jest 2007 rok, kwiecień. I musimy to jeszcze zwężyć. I sprawdźmy, szwajcarski bank, akcje tego banku spadły o 98%. 98% akcje banku spadły, czyli gdybyś zainwestował 100 tysięcy złotych w akcje tego banku w 2007 roku, dzisiaj zostałoby Ci 2000. Taka inwestycja w banki. Tak jest bezpiecznie w bankach. Sprawdźmy niemiecki bank, Deutsche Bank, niemiecki bank europejski, najpierw w dziennym wykresie. Ile one spadły w tym roku? Bo tutaj mamy luty. Luty tego roku miały taką cenę, dzisiaj mają taką cenę. To jest spadek około 40%. Tutaj to widać. O, tutaj Wam pokażę. 44%, ale to jest w tym roku spadły o tyle. Chociaż tu już też były niżej, ale okej. Okay. Sprawdźmy, po ile te akcje były wcześniej. Po ile były wcześniej? Już Wam tu pokazuję. Musimy się tylko wspiąć trochę do góry. Trochę. No, dużo, dużo. Dużo do góry. Jeszcze wyżej. Tak jest. Jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Na niemieckiej giełdzie jest notowanie Deutsche Banku. Zobaczcie. 2007 rok, szczyt akcji. Więc weźmy tutaj znowu weekendowy wykres. Każda świeczka to tydzień czasu. Były wcześniej akcje po 86 euro. Na dzień dzisiejszy akcje są po 9 euro. Można sobie kupić akcje niemieckiego Deutsche Banku. Tutaj do tego momentu. 90% spadek akcji Deutsche Banku od 2007 roku. Cały czas jest spadek. Zobaczcie. Nie ma żadnego praktycznie odbicia. Idziemy cały czas bardzo mocno w dół. Spadek 90%, więc jak można czuć się bezpiecznie, trzymając pieniądze w Deutsche Banku? Jak można czuć się bezpiecznie? No nie da się czuć bezpiecznie. I o ile ten bank nie upadnie, to naprawdę też będzie bardzo dobrze. Będzie bardzo dobrze. Uważam, że jest ogromny kryzys na świecie finansowy. Akcje banków pokazuje, jaka jest wartość tych banków, jak to wszystko wygląda, jak to źle jest zarządzane, jak to w ogóle nie ma żadnej przyszłości. Sami to widzicie. Możecie sobie to sprawdzić u siebie w domu. A pokażę Wam wykres Bitcoina. W 2015 roku Bitcoin kosztował $300, $200. Tutaj takie, to jest wypłaszczone, ja to mogę trochę pokazać, jak to wyglądało. Bitcoin ma cykle 4-letnie, tak jak halvingi, bo powiem wiem kiedyś o tym więcej. Jeszcze Wam tu jeszcze to rozciągnę, jak to się mniej więcej zachowywało. 2013 rok, akcje Bitcoina, cena Bitcoina $140 za sztukę. Później jakaś hossa 950, czyli widzicie hossa, później spadek. 2015 rok, czyli zobaczcie, tutaj jest hossa i spadek, ale to wszystko to jest przedział powiedzmy roku, półtorej do dwóch i później znowu do góry. Idziemy bardzo do góry, 17 i szczyt mamy w 18 roku Bitcoina na poziomie $20,000. $20,000 za sztukę, za Bitcoina, gdzie najpierw kosztował $200, 300, później zobaczcie, poszedł z 1000 na 20. Na 20 tysięcy. Później znowu był kolejny cykl, czyli spadek ceny Bitcoina do 3000. Znowu kolejny cykl, teraz w 2021 roku, z $3000 za sztukę cena Bitcoina
powędrowała na, zobaczcie, 70 tysięcy dolarów. 70 tysięcy, czyli z 200 dolarów, z 300 dolarów poszło na 70 tysięcy dolarów. Czyli jak to się ma do cen akcji banku? To w ogóle nawet nie ma co porównywać. I teraz była Bessa, która trwała przez cały praktycznie 22 rok i mniej więcej właśnie uważamy, że zakończyła się z końcem 22 roku. Teraz mamy już spore odbicie w tym roku. Zobaczcie, akcje, czyli cena Bitcoina w tym roku urosła o 88%. Bitcoin, bo kosztował 15-16 tysięcy, a w tym roku parę dni temu, no tam tygodnie, z dwa tygodnie temu, kosztował 28-800 gdzieś tak, prawie 30 tysięcy, czyli urósł prawie o 100%, o 80 tam właśnie, tak jak widzicie, 88%. Czyli jak zdrowy jest Bitcoin, jak zdrowy jest ten system, no to możecie tutaj sami zaobserwować, a maksymalny spadek ceny Bitcoina od samego szczytu do samego dołu, czyli od szczytu hossy, tak jak był szczyt hossy banków w 2007 roku, do dnia dzisiejszego, kiedy upadają, są zamykane, kiedy bankrutują banki, to cena Bitcoina z 2021, kiedy miał swój ostatni szczyt, spadła maksymalnie 75%. Na dzień dzisiejszy jest to tylko 59-60, równe 60%, a tamte banki mają po 90-98% spadku. Więc no sami widzicie, jak to wygląda i uważam, ja i uważa tak wiele osób, którzy wierzą w kryptowaluty, którzy wiedzą, jak to wszystko działa, którzy są świadomi tego, że bitcoinów dodrukować się nie da, jak zdrowy jest ten system, wierzą, że właśnie tutaj trwa teraz akumulacja po tej beście, która trwała ponad rok, to właśnie teraz trwa akumulacja i pomału mamy nadzieję, że rozpoczniemy kolejny wzrostowy trend i pójdziemy znowu do góry i przebijemy kolejne szczyty, które były na poziomie 70 tysięcy i będziemy wyżej i wyżej. Ja tak uważam, dlatego w ogóle nagrywam wam ten film, ale oczywiście pamiętajcie, że nie są to ani porady inwestycyjne, ani nie sugerujcie się aż tym tak bardzo, ale niech to da wam trochę do myślenia. Bądźcie po prostu świadomi, jak wygląda cena Bitcoina, a jak wyglądają banki. Przejdę jeszcze teraz tylko na ekran moich tutaj zapisków z zakupów długoterminowych. 22 rok, kiedy rozpocząłem tutaj zapisywać od stycznia 2022 roku, od 1 stycznia. Były tutaj inwestycje po 100 dolarów. Każdego poniedziałku 100 dolarów, 100 dolarów, 100 dolarów. Zakup Bitcoina, zakup BNB, każdego poniedziałku po 100 dolarów. Zakup Ethereum, każdego poniedziałku po 100 dolarów, 100 dolarów, 100 dolarów. I tak do dzisiaj, do dnia dzisiejszego, to mogę wam tylko pokazać, że na dzień dzisiejszy, o ile w zeszłym roku jeszcze ceny spadały, to były to jakieś tam straty na poziomie 30%, czyli pieniądze, które zainwestowałem w kryptowaluty, straciły około 30%, tak dzisiaj, na dzień dzisiejszy, 28 marzec, jest to, można powiedzieć, na zero, bo tutaj widzimy 2% na plusie, 2 na plusie, 2 na plusie. Dzisiaj mamy jakąś tam znowu korektę małą, to jest 1% na minusie, czyli to, czy miałem pieniądze w Bitcoinie, czy miałem w dolarach, to wyszło na zero, można powiedzieć, na zero, ale kiedy właśnie teraz kończy się ta Bessa i możemy przejść w cykl hossy i cena zacznie rosnąć, to zobaczycie, jak moje bitcoiny zaczną nabierać na wartości w stosunku do dolara. Jak wartość nabywcza będzie tutaj rosła, a jak będzie spadała wartość dolara, który jest drukowany na potęgę. Kiedy ja w 2016 roku dołączałem tutaj do kryptowalut, to za jednego bitcoina trzeba było zapłacić 3300 zł. Pamiętam to jak dziś. Na święta w grudniu 2016 roku to kosztowało 3000 i mogłem sobie kupić za te 3000 jednego bitcoina. To zobaczcie, dzisiaj ten sam Bitcoin kosztuje około 100 tysięcy złotych. To patrzcie się, jak jego wartość nabywcza od 2016 roku mocno urosła. Albo bym trzymał do dnia dzisiejszego 3000 złotych i co mogłem sobie kupić za 3000 złotych w 2016 roku? Co mogę sobie kupić za 3000 złotych dzisiaj? A co mogę kupić sobie za jednego Bitcoina dzisiaj? A co mogłem kupić w 2016? Za jednego Bitcoina w 2016 no można było kupić, nie wiem co, opony do samochodu za 3000 złotych, a dzisiaj za jednego Bitcoina mogę kupić cały fajny, bardzo fajny samochód. Czyli zobaczcie, jak wartość nabywcza Bitcoina rośnie, a co dzisiaj mogę kupić za 3000 zł dalej trzymane w banku? No nic nie mogę kupić, nawet już tych opon pomału nie będzie można kupić. A co dopiero, chyba że używki jakieś. A za jednego Bitcoina można kupić już teraz naprawdę fajny samochód za 100 tysięcy, nowy w salonie nawet. Myśl mądrze o swoich pieniądzach i naprawdę uważaj, gdzie przechowujesz te swoje pieniądze, żeby nie było tak jak z bankami w Ameryce, że po prostu pieniędzy w nich może brakować i banki mogą upaść, a ty możesz stracić po prostu pieniądze.